No, także udaje nam się. Jeszcze, sorry, do ciebie jeszcze dzwonię, Szymek, ale udaje nam się na razie wszystko, co chcieliśmy. Znaczy, co nie my chcieliśmy. Przecież wiesz, że my tutaj jesteśmy płotki. Ale słuchaj, udało się. Co nam się udało? Uszukać udało nam się ludzi, że dzbany są B i dzbany działały na szkodę Polski. Udało nam się, no dzięki tobie też, w sumie, no dobra, niech ci będzie, ale to ja ci mówię, co masz robić, jak mówić. Udało nam się, że przekonaliśmy, że trzecia droga, ta twoja trzecia droga, to będzie się nazywać, wiesz jak, twoja partia, piąty zakręt. No, ale udało nam się tych, co sobie pomyśleli, nie, mnie nie chcą. No bo ja tu byłem 8 lat temu, to wiesz, no niestety, ale ludzie, no nie pamiętają, a po drugie jest ten cholerny internet i wszystko można znaleźć. Ach, jak ja bym chciał, żebyśmy byli w Korei Północnej, albo na Białorusi, albo w Moskwie, albo... Gdzie tu jeszcze, powiedz mi. Gdzie tu jeszcze, jakie takie kraje są fajne, takie, gdzie można robić wszystko bezkarnie. Jak ja bym chciał. W Chinach, gdzie jest cenzura internetu, też bym chciał, o, taką cenzurę zrobić, żeby... Wszystkie strasznie mnie denerwuje ta telewizja Republika. I te ich słupki oglądalności. Zrób coś z tym. Ale co? Co? Co obozu mam zrobić? No nie wiem, ja nie mogę wyłączyć YouTube'a. No nie wiem, nie możesz, ale nie wiem. To stronę internetową chociaż wyłącz, wiesz, coś trzeba im, wiesz. Albo Rafałowi mówiłem, weź im rozkop wszystko tam przed budynkiem, żeby nie mogli jakoś tam wleźć, nie? Do tego budynku i wyleźć. Ale ja staram się, trafałem tam wszystko robić, co... Żeby sygnał im wyłączyć, bo oni już się cieszą, że mają tam prawie milion subskrypcji i wciąż ja widzę ten licznik nawet, kurde, im rośnie, a jeszcze po wczorajszym to już w ogóle, no. Ciężkie, Szymek, no ale no musimy razem dać radę, wiesz, jakie mamy zadanie, wiesz, jakie dostaliśmy zadanie. No wiem. Mamy tu wszystko zniszczyć, rozwalić, zdestabilizować. Uff, powiem ci, jak mi to powiedzieli z Berlina, co ja mam zrobić, to ja im powiedziałem, że nie wiem, czy mi się uda, ale oni są bezwzględni, nie? Słuchaj, oni są bezwzględni, oni, jak ja pamiętasz, jak mówiłem na tej konferencji, że nie wejdziemy siłą do Pałacu Prezydenckiego, to ja dostałem zaraz telefon, że ich to nie interesuje, jak my to zrobimy, że mamy wejść, zabrać tych dwóch, osadzić i tak dalej. No i ja tak powiedziałem tam temu, jak on tam ma, Henrykowi, nie? Już nie wiem, jak się gubię, z kogo ja tam mam, z kogo ja dałem te teczki. A, Sienkiewiczowi, no. No, tam, i że jakoś ma to zrobić, ale on też oglądał te Ocean's Eleven i Gang Olsena i on tam wiedzieli, jak to zrobić. Uff, także... Powiem ci, Szymek, na dziś myślę, że dajemy radę. Bo tam wczoraj wyszli, dobra, tam niech Republika se gada, że 500 tysięcy ludzi, a co mnie tam interesuje, 500 tysięcy ludzi, co oni mogą zrobić? Już ja mam tak silne barierki przed Sejmem, te uśmiechnięte, że tam się nikt nie przedrze. Po drugie, ja pokazuję, że ja mogę zamknąć każdego, nie? Każdego. Czy ma immunitet, czy nie, nieważne. Ja podejmuję decyzję. Po drugie, powiem ci, że... No, że... Że Randall mi nie pasuje, jak on mi nie pasuje.
Więc oni też mi kazali, że masz dyskredytować Żyrandola, nie? Masz wszystko zrobić, żeby Żyrandol po prostu, żeby śmieli z niego, że on nic nie może i w ogóle, no wiesz jak to Żyrandol, nie? No, co może Żyrandol zrobić, no? Zapalasz go i to świeci, nie? Wyłączasz, to nie świeci. I ogólnie wisi, nie? A kto jest Szymek prawdziwym wodzem? No kto? Powiedz, kto? No powiedz, 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 mów. No ty jesteś ty. No, ja jestem prawdziwym wodzem. Nawet, słuchaj, ja codziennie rano jak wstaję do kawy, włączam sobie tą piosenkę Pawła Kukiza, Wasz Wódz. Ja... O, powiem ci, że wtedy jak mam jakąś konferencję, jak ostatnio, co tam wyszedłem i mówiłem, podobało mi się to, jak powiedziałem, że my teraz tam zaciśniętą pięścią będziemy wszystko robić. O, ale to mi wyszło, nie? A później jeszcze jak tam, jak mówiłem, że Żyrandol, uważaj, bo my też ciebie posadzimy, jak tych dwóch, co ukradli. Nie, księżyca nie ukradli. Ja nie wiem, za co żeśmy ich skazali. Kukurydzę ukradli, czy co? Czy buraki? Ja już nie pamiętam. Tak. Ale ugiął się, widzisz, Radu się ugiął. I tu niby gada, że już tamtego, to łaskawienie, że to obowiązujące jest i tak dalej, a widziałeś wczoraj, wyszło na moje i na twoje też, no bo ty tam jednak mi pomagasz, Szymek, bo wyszło, że jednak musi drugi raz to łaskawienie zrobić, widzisz jaki jestem, no i teraz u mnie w TV Vision Network i u mnie w NeoTVP, Info i jakie jeszcze mam telewizje. No już nie ma żadnych. No dobra, 3 mi starczą. Po co mi? No nie, mam TVN 24 jeszcze. Nie, sorry, co ja gadam. Firun Cwancy się. Starczą mi 3. Ile mam tych kanałów? Już 4. I co? Nie mają ludzie wyboru? Paść powiedz, Szymek, nie mają. Jak chcą się dowiedzieć innych informacji, no to przełączają na NeoTVP Info. Jak im się nie podoba NeoTVP Info, to przełączają na NeoTVP 1. Jak im tu coś nie pasuje, mają wybór. To mogą przełączyć na TVN Firun Swancyś albo na TVN. No i co? No tak, tak się buduje wolne media. Dobra, wiem, dobra, syn, to czy mogę sobie pożartować, ja wiesz, nie mogę, ja muszę czasami pożartować, bo ja też już nie wiem, wiesz, co ja robię dobrze, co ja robię źle, no to znaczy ja wiem, ale chodzi mi o to, że wiesz, że to trzeba kłamać bez przerwy, że tam mówią, że to niezgodne z konstytucją, zgodne z konstytucją, jedy, weź wymyślaj te obejścia, wszystkie te uchwały. Powiem ci, piję kawę teraz z rana i myślę, co dalej. O, jakieś powiadomienie, a to nie. A, baterię mam, muszę podłączyć telefon do ładowania, Szymek. No, zaraz będzie Władek dzwonił, to ja nie mogę. Wiesz, Władek nie lubi, jak ja nie odbieram telefonów, bo no, zaraz tam, wiesz, Władek to jest, wiesz, jak ja jestem szalony, I to powiem ci, dobrze, że ty nie masz z nim kontaktu. On to w ogóle dzwoni do mnie i mówi tam Donald, co tam, zaraz coś włączę przyciski i wiesz, on tak sobie żartuje, szczerze, nie? Włączę sobie przyciski i będzie. Ja mówię, przestań, Władek, nie? Nie szalej, nie? I tak szalejesz. No ale taki jest. On jest nieobliczalny, kurde. Aleksander to już w ogóle nie. To też z nim gadam czasem. No ale to ja ci nie będę wdrażał, z kim ja rozmawiam, z kim nie. Ty za maluczki jesteś, Szymek, żeby o tym... Żebym ja ci wszystko mówił. Po drugie
drugie, wiesz, ja nie wiem, czy nam się do końca uda, bo słuchaj, teraz robimy wszystko tak, jak trzeba, tylko zaraz, ale ty masz zadanie, prawda? Kiedy masz to posiedzenie Sejmu, robisz? Bo przecież my musimy ten budżet uchwalić, a wiesz, że mamy czas do końca stycznia i wiesz, rozumiesz, to tutaj bez żartów już, nie? Bez żartów. Nie wiem, jak to zrobisz. Słuchaj, a czy by nam się nie udało? Ile mamy czasu? Czekaj, mamy piątek. Słuchaj, ja mam taki pomysł. Kiedy jest posiedzenie? Piątek, czekaj, 13, 14, 17 czy kiedy? 17. Słuchaj, jakbyś tak znalazł coś tak na, powiedzmy, jeszcze, nie wiem, tak powiedzmy z 80 tych dzbanów, nie? Żeby ich też wsadzić do więzienia. Znalazłbyś coś? Donat, oszalałeś. No dobra, wiem, no bo mi chodzi, że żeby te nasze wszystkie, ten budżet przeszedł, bo wiesz, tam weto może Żyrandol postawić, później i tak dalej, później 2/3 musi głosować i no nie mamy 2/3. Nawet tym twoim piątym zakrętem, czy jak ty tam to nazwałeś, to swoje ugrupowanie. Aha, trzecia droga, sorry, zawsze zapominam. Trzecia droga, no. I przydałoby się, żeby ich było coraz mniej. Ale to Donald, ale to wtedy Żyrandol może ich wszystkich połaskawiać. Ten Żyrandol. Też mi mówią tam w Berlinie, że pozbądź się Żyrandola. A ja mówię, no jak pozbądź się Żyrandola? Że takie proste jest? Normalnie jest Żyrandol, jak mam w domu, to zmieniam na nowy. Jest. I takim tłumaczę, ale to oni też nie żartują. Tam Władek nie żartuje, ale ci tam ci z Berlina też nie żartują. Co zrobić z tymi wolnymi Polakami? Idą tam, słuchaj, ile mamy przeciwników? 8 milionów, 10? Dużo. Dużo. Troszkę za dużo. No ale ja nie, no, nie, ty to się możesz mazać i tam płakać. Płaczek nad konstytucją, jak to wszystko obchodzić, ale ja muszę być twardy. Ja muszę być na pięściach, muszę być. Zaraz sobie zupuszczę wasz wódz, to ja. Słuchajcie mnie, a nie jego. No, ci tam. Ja wiem, że Paweł tam jest, nie jest z mojej partii, ale lubię chłopa, wiesz, lubię chłopa, naprawdę. Naprawdę lubię, a tą piosenkę uwielbiam. O, aż mi po prostu tak, o, aż mi ciarki przechodzą, jak tak. No, przestań, ty jesteś ruda wrona. Już tu ludzie gadają, ruda wrona orła nie pokona. Szymek. Ja tylko toleruję te twoje jakieś takie dziwne podchody i próba znieważenia mnie, tylko dlatego, że się z tobą połączyłem, znaczy, że ty się ze mną połączyłeś i możesz sobie tam urządzać dalej, możesz sobie być tym marszałkiem i to wiesz, to wszystko jest dzięki mnie, także ty sobie wiesz, uważaj, bo cię wymienię na lepszy model. No dobra, ja na razie nie będę z tym gadał. Trzeba działać. Gdzieś jest nowy dzień. Czy jest jakaś dzisiaj demonstracja? Nie ma. Czy są jakieś obrady Sejmu? Nie ma. No to akurat źle. No dobra. Uchwalamy budżet. Jeszcze nie dobra. Przyjdą tygodnie. Dobra. Dobra, jest okej, okay, jest dobrze. Jaki jest plan? Dali mi plan, realizuję. Niech się odwalą tam z tego Berlina. Dobrze jest. Tylko tych dwóch pewnie wyjdzie, kurczę, no.